Miasto Zamość, idąc za przykładem innych polskich miast jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Lublin, zorganizowało przemarsz Orszaku Trzech Króli. Jestem przeszczęśliwa, że ten pierwszy Orszak Trzech Króli, który przemaszerował ulicami miasta z udziałem wielu rzeszy, mieszkańców miasta i gminy Zamość, tak rewelacyjnie mógł się odbyć. Myśmy dzisiaj otrzymali przepiękne podziękowanie. To żadne pieniądze nie są w stanie zrekompensować tych słów nawiązujących do tradycji powstania Zamościa, do tego, w jaki sposób ten orszak został zorganizowany od prezesa Fundacji Orszak Trzech Króli w Warszawie. Oczywiście przygotowanie tego wyjątkowego marszu wymaga dużo pracy. Bardzo się bałem tego orszaku, dlatego może, że jest pierwszy, dlatego, że człowiek nie posiada żadnego doświadczenia do organizacji takiego wielkiego przedsięwzięcia. To jest pani Małgorzato Farion, rozmawialiśmy wiele, byliśmy na szkoleniu. Bałem się tego, obawiałem się tego, żeby wszystko wyszło, jak my takie słowa często używamy, to żeby zadziałało, żeby to odniosło sukces, żeby się ludzie, mieszkańcy Zamościa i okolic nie zniechęcili, a wręcz przeciwnie. W przygotowaniach udział wzięła m.in. młodzież zespołu szkół nr 4 w Zamościu i zespołu szkół katolickich, grupa teatralna Warto oraz młodzież zespołu szkół nr 5 w Zamościu, osiedlowy dom kultury Okrąglak, a także liczne organizacje pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych działające w naszym mieście. W ten mroźny styczniowy dzień na ulicę Zamościa wyszło około 6 tysięcy osób pragnących uczestniczyć w przemarszu orszaku. Uroczysty patronat nad pierwszym zamojskim orszakiem Trzech Króli sprawowali biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej Marian Rojek, prezydent miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz wójt gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Natomiast organizatorem orszaku był diecezjalny klub sportowy Gaudium Zamość. W trakcie spotkania podsumowującego pierwszy zamojski orszak Trzech Króli przeczytany został list z podziękowaniami od prezesa Fundacji Orszak Trzech Króli Macieja Marchewicza. Gratulacje otrzymali również Maciej Sęczawa i Bogdan Naklicki, którzy przyczynili się do otrzymania wyróżnienia dla Zamojskiego Liceum Plastycznego za projekt Gwiazdy Betlejemskiej.